Jest z nami Wiktor Pacuła, uznany za MVP meczu z Aniołami Łódź. To może tak dzisiaj zaczniemy nietypowo, bo od pytania indywidualnego, Wiktor, czy zasłużona nagroda dla Wiktora Pacuły? Nie mi to oceniać. Nie wiem, kto to wybierał, ale najważniejsze dzisiaj jest to, że wygrała drużyna. Wiktor, to był mecz roller coaster, zmienne nastroje, graliście bardzo falami. Raz dwoma bramkami byliście na plusie, raz dwoma bramkami na minusie. Finalnie to my cieszymy się z 3 punktów. Powiedz tak na gorąco, co zadecydowało o naszym zwycięstwie? W Twojej opinii oczywiście, subiektywnej. Myślę, że o zwycięstwie zaczęła nasza gra funkcjonować, jak wyszliśmy 5-1. Odetnęliśmy ich szybkiego zawodnika, który gra na środku, bodajże numer 48. I wtedy oni nie mogli rozpędzać się. Te akcje nie były takie szybkie jak w pierwszej połowie, gdy staliśmy płasko. I myślę, że ta metoda dzisiaj dała nam punkty. Spodziewałeś się tak ciężkiego meczu? Tak. Anilana to jest gdzieś drużyna, która jest na dole, bije się utrzymanie. My jesteśmy troszkę wyżej i bardzo potrzebowaliśmy dzisiaj tych punktów, a w Łodzi się gra trudno. Wszystkim drużynom, to prawda. Wiktor, to był taki mecz. Trener Tomasz Góreczny przed meczem powiedział, że to jest spotkanie o 6 punktów, bo po naszych ostatnich niepowodzeniach trochę ten dół tabeli niebezpiecznie się zbliżył. To taki głęboki oddech dzisiaj po tym zwycięstwie? Tak, gdzieś tam to właśnie był mecz za 6 punktów, ponieważ już się zbliżaliśmy do tego końca tabeli, spadaliśmy trochę niżej. I dzisiejsza wygrana nam pozwoliła się trochę dalej oddalić i możemy złapać lekki oddech. Trener Tomasz Góreczny, trenerze, gratulujemy, emocje wielkie, zawał serca tutaj w Łodzi było blisko, ale skończyło się happy endem. Na gorąco, słowo na niedzielę. Na gorąco, no to wielki szacun dla drużyny, no pierwszy raz w tym roku kalendarzowym my wytrzymywaliśmy końcówki, bo zawsze przegrywamy gdzieś w tych końcówkach, a dzisiaj mieliśmy więcej zimnej krwi, do tego zmiana ustawienia w obronie, no i to przyniosło efekt. Wiktor Pacuła powiedział nam, że według niego kluczowym momentem, elementem było to przejście na 5-1, czyli zmiana ustawienia, rzeczywiście? Tak, to tak analizowaliśmy grę Anilany i to wyłapaliśmy, że oni, no nie za bardzo im idzie ta gra 5-1. Czekaliśmy z tym, nie chcieliśmy od początku z tym grać, tylko gdzieś tam w 40-45 minuty ich zaskoczyć, żeby się nie zaadaptowali do tego. No i wszystko się ułożyło tak, jak chcieliśmy. W ostatnich spotkaniach mieliśmy spore problemy w ataku ze skutecznością dzisiaj i ten element funkcjonował bardzo dobrze. No myślę, że tak, no 35 bramek rzuconych, no na pewno naszą bolączką, zwłaszcza w pierwszej połowie, była gra w obronie. Bo tracimy 18 bramek, to jest bardzo dużo. Bramka odbiła 4 piłki i też nie pomogła, ale pozbieraliśmy się w drugiej połowie i jest fajnie. Nasi bramkarze może nie zagrali dzisiaj na jakimś wielkim procencie, za to w końcówce meczu w decydującym momencie Marcin Teterycz zrobił swoje. No dokładnie, tak. Odbił 2 czy tam 3 bardzo ważne piłki i to pozwoliło nam wygrać. Musi jeszcze poćwiczyć pady tam, jak biegnie szybko do pustej bramki, bo chłopaki się z niego śmieją. No to tak w formie żartu. Bronili, no tak jak może to jak wyjdzie z rozpiski, przypuszczam, że to nie wyjdzie nawet 30%, ale tak jak mówisz, w ważnym momencie Marcin te 2 piłki odbił i to wystarczyło. Mówiłeś przed meczem, że to mecz w pewnym sensie o 6 punktów, bo ten dół tabeli niebezpiecznie się do nas zbliżał, to tym bardziej chyba, to można powiedzieć, że to 6 punktów, a nie 3. Mamy większy spokój, mamy ten komfort tabeli z powrotem. Dokładnie, no oddaliliśmy się od trzeciej drużyny od końca, czyli od Anilany Łódź. Tam chyba już na 13 punktów, także to jest bardzo bezpieczna ilość punktów. Do tego też ten mecz myślę, że też dla chłopakom kopa, że jednak wracamy do tej naszej dobrej gry i że walczymy do końca i nawet jak przegrywamy, to jesteśmy w stanie wyciągnąć, bo ostatnie te spotkania nie udawało nam się końcówek dobrze rozegrać. Także ja się tylko cieszę. Na razie nie widać, bo jestem mocno zmęczony psychicznie po tym meczu, natomiast no fajnie, fajnie. My również się cieszymy, gratulujemy, dziękujemy. Michał Wojtala, tym razem jest z nami Michał. Gratulacje, to bardzo ważne punkty. Tu rozmawialiśmy z trenerem i z Wiktorem Pacułą. Wszyscy zgodnie mówią, że złapaliśmy oddech, sporą ulgę, no bo ta tabela już zaczynała się dosyć niebezpiecznie, ten dół tabeli do nas zbliżać. To czuliście taką presję przed tym meczem? Czy czuliśmy presję? No nie do końca czuliśmy presję, ale wiedzieliśmy, że musimy te punkty zbierać. Początek jakby sezonu mieliśmy dobry, ta druga runda jakoś nam nie wychodzi.
nie wyszła do tego meczu. Cieszymy się z tych 3 punktów, no ale są jakieś mankamenty, które trzeba gdzieś tam poprawiać, bo cieszymy się z gry, jakby cieszymy się z 3 punktów, ale wiemy, że popełniliśmy zbyt dużo błędów. Zanim odpaliliśmy kamerkę, wspomniałeś, że nie podoba ci się to, że za dużo bramyśmy tu dzisiaj stracili. Czy to dzisiaj był problem w obronie? No, obrona nie chodziła tak, jak byśmy chcieli, tak jak powinna chodzić, aczkolwiek no, w tym ataku też mamy problemy. Ogólnie obrona nie chodziła tak, jak byśmy chcieli. Gdzieś tam 32 bramki, no to jednak dużo straconych. W ataku niby 35, ale też są jakieś takie mniejsze błędy. Czyli mecz taki przepchnięty kolanem, ale kto o tym będzie pamiętał? Te 3 punkty bardzo ważne. Tak, oczywiście. My jak najbardziej się cieszymy z tych 3 punktów, ale chcielibyśmy na pewno gonić górę, a nie uciekać do dołu jak najszybciej. Komfort w tabeli, spora przewaga już nad tym dołem tabeli, to oznacza, że w następnych meczach będzie łatwiej się Wam trochę grało? Miejmy nadzieję, że tak będzie, ale będziemy robić wszystko, żeby teraz po kolei wszystkie mecze wygrywać i zdobywać te punkty. Okej, dzięki. Lecie.